Witajcie, z tej strony Myszasty, gram.pl. Znów jesteśmy w Dead Island i tym razem chciałem się po prostu nieco bliżej przyjrzeć, pokazać Wam nową postać, czyli Johna Morgana, byłego żołnierza, który jest piątym z grupy odpornych całkowicie na zarazę bohaterów i oczywiście nową postacią w Liptide. Okej. No nie mogę niestety przejrzeć się w lustrze w tym momencie, ale jak gość wygląda, chyba wszyscy już widzieliście, pomarańczowa koszulka i tak dalej, obandażowany, młody żołnierz, no najważniejsze rzeczy mamy tutaj tak naprawdę na dobrą sprawę, czyli w umiejętnościach. John Morgan jest postacią, która walczy przede wszystkim wręcz i to dość dosłownie, dlatego że używa wszystkiego, co da się założyć po prostu na dłonie, począwszy od, no nie ma rękawic niestety, coś takiego, rękawice bokserskie na przykład z potłuczonym szkłem mogłyby być fajną rzeczą, no ale no, nie znalazła się tutaj taka broń. Mamy dwa rodzaje podstawowe broni, czyli pazury i kastety, o tym zresztą za chwilę. No i oczywiście nowe drzewka umiejętności, które w tym momencie są przystosowane właśnie do tej postaci. Jak widzicie, ja w ogóle praktycznie pominąłem furię, dlatego że no, nie było nawet potrzeby z niej korzystania. Wziąłem przede wszystkim sporo z walki. Tutaj wśród tych skilli, które mamy, prawda, warto przede wszystkim właśnie na samym początku jak najbardziej inwestować w te, które, tak jak na przykład ten, zmniejszają koszt wytrzymałości, staminy, która jest potrzebna do tego, żeby użyć ciosu. W połączeniu z kilkoma, że tak powiem, podobnymi umiejętnościami, no, da nam to możliwość przeprowadzania strasznie dużej liczby ataków bez zmęczenia. Tym bardziej, że same z siebie te ataki wręcz właśnie za pomocą kastetów czy pazurów nie kosztują zbyt dużo, są do tego piekielnie szybkie i tak naprawdę, no, przyznam szczerze, że odczuwałem na początku, miałem takie wrażenie, że Morgan ze swoją bronią zachowuje się tak jak inne postacie w furii niemalże. Tym bardziej, że no, jeżeli ma dobrą broń, to te obrażenia są potężne. Kolejna tutaj sprawa, która jest dość oczywiście istotna, no jak wiadomo, jak widzicie, zresztą większość z nich skupia się na zwiększaniu obrażeń przede wszystkim. To są właśnie skille, te, które pozwalają nam się leczyć. Tak jak widzicie, mamy szansę, niewielką co prawda, ale na przywrócenie 20% życia po każdym ciosie. Tak jak mówię, tych ciosów jest cała masa, one są bardzo szybko. W związku z czym naprawdę zdarza się, że mamy walkę z kilkoma przeciwnikami z rzędu, czy nawet kilkoma naraz. Nie musimy używać apteczek, nie musimy uciekać, odbiegać i tak dalej. Spokojnie wystarcza nam to, że po prostu Morgan leczy się. Nie rozwinąłem tutaj szarży. Grałem wcześniej, miałem okazję sprawdzić, jakoś mi się to tak strasznie nie spodobało. Przyznam szczerze. No, przez kopniak w biegu przejść musimy po prostu. Poza tym on się czasami faktycznie przydaje do odrzucenia niektórych przeciwników. No tutaj, jak wiadomo, jak widać, nie rozwinąłem jeszcze na tym etapie wszystkich drzewek. Kolejny skill, który zwiększa szansę na krytyka. To jest bardzo ważne, on bardzo szybko pozbywa się przeciwników, w związku z czym te skille, które zwiększają nam na jakiś czas, na kilka sekund, nie wiem, obrażenia czy coś takiego po zabiciu przeciwnika, naprawdę w jego przypadku się sprawdzają. No, tu jest cios hakiem, też umiejętność aktywna pod prawym przyciskiem. Przyznam szczerze, że ten cios w porównaniu do tego, co on wyprawia normalnie, jest tak powolny, że no i zużywa przy tym naprawdę dużo staminy. Oczywiście można później tutaj, jak widzicie, zmniejszyć ten koszt. No i oczywiście jeszcze tutaj dojdzie dodatkowy atak, prawda, na głowę na końcu. Zmniejszyć koszt zużywania staminy, ale mimo wszystko no, jest to mało efektywne tak naprawdę w czasie walki. Skorzystałem z tego kilka razy, lepiej się sprawdza zwykły, normalny kopniak, także no, lepiej zainwestować właśnie chociażby zwiększenie obrażeń właśnie od kopniaków. Sztuka przetrwania to kolejne fajne drzewko. No tutaj oczywiście mamy kilka poziomów zwiększenia ogólnej wytrzymałości i zdrowia, w co oczywiście warto inwestować. Zwiększenie plecaka, możliwość otwierania zamków, którą też jak najszybciej proponuję wziąć, dlatego że w skrzynkach potrafią być no, te najfajniejsze rzeczy tak naprawdę, najfajniejsza broń, w związku z czym tutaj zawsze warto szybko w to właśnie zainwestować. No i kolejna bardzo ważna sprawa, czyli wytrzymałość broni jednoręcznych, zwiększenie jej.
kwestia cholernie przydatna, dlatego że w tym momencie tutaj przy odpowiednim dobraniu też właśnie tych skilli jest jeszcze też jeden, który zwiększa wytrzymałość broni generalnie. No, możemy naprawdę spory kawał mapy zwiedzić po prostu bez odwiedzenia warsztatów. Broń sama z siebie też jest wytrzymalsza dużo niż w podstawowym Dead Island, więc no tutaj to naprawdę się bardzo przydaje. Biegłość o cudze broni to jest bardzo ciekawa umiejętność. Oczywiście mamy tutaj, jak wiadomo, bonusy też wynikające z tego, jaką bronią, jak często się posługiwaliśmy. To jest o tyle właśnie fajne, przydatne, że dużo szybciej przyrasta nam ten poziom biegłości tutaj, a więc szybciej dostajemy te bonusy. Też rzecz ważna i przydatna, no tutaj polisa na życie, czyli zmniejszenie kary pieniężnej, to akurat zupełnie, że tak powiem, brzydko olałem, bo aż tak często nie ginąłem. Kolejna sprawa to obrażenia od eksplozji. Też sobie raczej granatów staram się pod nogi nie rzucać. Zmniejszenie kosztów naprawy to już jest rzecz bardziej przydatna. No i właśnie kolejny skill, czyli Nosferatu. Odzyskiwanie zdrowia i regeneracja dzięki trawieniom krytycznym. Jeżeli oczywiście tutaj w tym drzewku rozwinięli dodatkowo szansę na krytyka zwiększoną, to tak jak mówię, on sam się leczy. No i tutaj na końcu mamy rzecz bardzo ważną, czyli szkolenie wojskowe. Świetna rzecz, rewelacyjna, jeden z najfajniejszych skilli w ogóle, dlatego że szczególnie pozwoli się na maksa, dlatego że w chwili, kiedy mamy zginąć, kiedy opadnie nas horda zombiaków, które nas atakują, nie dajemy sobie już z nimi rady, nie mamy praktycznie staminy, w maksymalnym rozwinięciu mamy 60% szans aż na to, czyli w zasadzie 2/3, że po prostu zamiast zginąć, zamiast się za chwilę zrespawnować gdzieś w pobliżu, no ale tracąc przy tym oczywiście pieniądze, czas i tak dalej, odzyskamy po prostu dużą część naszego zdrowia. Świetna sprawa, co ciekawe, skill ten działa w ten sposób, że jeżeli on się potrafi włączać co chwila, więc zdarzają się sytuacje, że po prostu no, powinniśmy zginąć, a nie giniemy przez długi czas. Świetnie to działa, daje nam czas po prostu na jakąś reakcję, na ucieczkę, zrobienie czegoś, zmianę broni, nie wiem, no, czy chociażby regenerację właśnie tutaj staminy. Jak mówię, furii nie rozwijałem z jednej prostej przyczyny. Tak naprawdę skorzystałem z niej chyba ze 2-3 razy, tylko w zasadzie nie było potrzeby nawet w przypadku Morgana, żeby coś tutaj, żeby się na niej opierać, tak jak miało to miejsce na przykład z innymi postaciami, którymi grałem wcześniej w podstawce. Także na razie zupełnie ją olałem, skupiłem się właśnie na tych drzewkach i póki co ta kombinacja świetnie się sprawdza. Dobra, jeszcze tak na szybciora, no właśnie, wejdziemy tutaj sobie jeszcze dokładnie w ekwipunek. Podstawowa sprawa, tak jak mówiłem, oczywiście mamy pazury. Pazury i kastety są bardzo do siebie podobne, bardziej, że do kastetów bardzo często jakieś ostrza są dołączane, więc tak czy inaczej on niemalże zawsze wygląda jak pazury Wolverine'a. No i w tej chwili używam chuligańskiego kastetu rozdzierającego, oczywiście ulepszonego, oczywiście z fioletowej broni, czyli niemalże najlepszej, najlepsza jest złota, która powoduje krwawienie, no i oczywiście szansę ma 4% na instant defa. Przyznam szczerze, że tak, no jest to dobra broń, z tym, że tutaj w tym momencie w przypadku na przykład bossów dobrze sprawdza się taktyka doskakiwania kilku szybkich ataków i uników, po prostu unikania ich ataków tych specjalnych, potężnych, które mogą Morganowi mocno zaszkodzić. I jeżeli mamy pazury i mamy modyfikację pod napięciem, w tym momencie mamy całkiem sporą szansę na to, że przeciwnika ten prąd sparaliżuje i przyznam szczerze, nie wiem, czy one się lepiej nie sprawdzają nawet. Szczególnie właśnie w czasie walki z bossami, dlatego że ten boss nie jest w tym momencie, przerywa mu to atak automatycznie, wiadomo, trzyma go prąd, trzęsie, szarpie nim. My w tym czasie możemy go okładać po prostu kolejnymi seriami ciosów i oczywiście któryś z nich znów przełączy, striggeruje ten prąd, no i tak możemy niemalże nieskończoność. Dobra, teraz na szybciora sobie zejdę na dół. Mam nadzieję, że trafię na jakieś zombiaki i tak jeszcze poza tym właśnie nudnym pokazywaniem, sam jakieś mi się bruszole widzę. Poza tym nudnym pokazywaniem jeszcze spróbuję właśnie zaatakować. No, już nie żyją, nie zdążyłem się obejrzeć. No jak mówiłem, sami widzicie z jaką szybkością on po prostu te ataki wyprowadza. To jest jakaś totalna rzeźnia i kosa. No, czyli tutaj wszystko, to jeszcze jacyś są.
bo już kopał po prostu. No sami widzicie, no to jest normalnie moment przy zwykłym. Oczywiście, no wiadomo, przy bossach nie jest to takie proste, oni są dużo twardsi, ale... generalnie... a ważne, zmieniło mnie. No, jest tu jeszcze ktoś? O, mam jeszcze jedno. Widzicie, to jest po prostu rzeź, normalna, autentyczna rzeź. I mimo takiej masy ciosów... ze zwykłe po prostu nie mają najmniejszych szans. On je najzwyczajniej w świecie masakruje. Nawet jeżeli są w dużej liczbie, no wtedy wiadomo, warto je rozgonić od czasu do czasu. Kopniakiem i odepchnąć od siebie. No, właśnie. No i kwakby nam się na śmierć. No, także przedstawiam Johna Morgana i mówiąc szczerze, bardzo polecam walkę nim, dlatego że jest to jeden z fajniejszych w tym momencie, jedna z najfajniejszych, najfajniejsza moja ulubiona w tej chwili zupełnie i absolutnie postać właśnie w Dead Islandzie. O, coś się przycięło akurat na koniec. No tutaj mamy Dead Zone, do którego sobie za chwilę też wejdę przy okazji, żeby strzesać, dlatego że w tych miejscach są zazwyczaj fajne znajdźki, a przede wszystkim rzadkie komponenty, których nie można znaleźć nigdzie indziej. Dobra, a póki co kończymy, trzymcie się, na razie.